Dobry wieczór. Ze studia Time Out witam wszystkich fanów piłki ręcznej. Andrzej Miszczyński, jest poniedziałek, godzina 20. Zaczynamy. Na wstępie chciałbym podziękować za duże zainteresowanie na profilu facebookowym i na kanale YouTube. Jest już ponad 1000 osób. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie nas jeszcze więcej. Dlatego komentujcie, udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, mailujcie. Wszystko po to, żeby wasze zaangażowanie w tym programie było jak największe, bo ten program został stworzony z myślą o was i dla was. To premierowe wydanie pomogli mi zredagować Maciek Kobylski, Marek Gabriel Wojciechowski i Darek Cioł. To na bazie ich pytań powstał ten program, który zatytułowałem Kto zburzy ten mur? A zatem, kto zburzy ten mur? Time out! Zaczynamy! Podczas realizacji tego programu zastanawiałem się, jakiego słowa użyć, żeby opisać ten nadchodzący sezon. I przyszedł mi do głowy przymiotnik nieprzewidywalny. Nieprzewidywalny z dwóch powodów. Pierwsze to oczywiście COVID-19, a drugi to nowy system rozgrywek. Dwie rundy, mecz i rewanż. System prosty, sprawiedliwy, a co najważniejsze, czytelny. Czytelny dla kibiców zaangażowanych, tak jak my, ale również dla przeciętnego człowieka, który interesuje się sportem. A to jest bardzo ważne z punktu widzenia popularyzacji dyscypliny. W tym systemie nie będzie nieważnych meczów. Tak naprawdę strategia rysuje się jedna. Trzeba mecze na własnym boisku wygrać za wszelką cenę i szukać możliwości przełamania przeciwnika na jego własnym terenie. W przeszłości było tak, że wielka dwójka traciła punkty w Szczecinie, w Zabrzu, Piotrkowie, Opolu, Kwidzynie. Tylko wtedy te straty punktowe nie rodziły żadnych konsekwencji. W tym systemie strata punktów przez wielką dwójkę może już być w końcowym rozrachunku trudna do odrobienia. Nieprzewidywalny ze względu na COVID-19, bo tak naprawdę to jest walka z niewidzialnym wrogiem. O ile Superliga podjęła wszelkie niezbędne działania, żeby i publiczność, i zawodnicy, trenerzy czuli się bezpieczni podczas rozgrywania meczów i ma nad tym jakąś kontrolę, o tyle nie będzie miała wpływu i żadnej kontroli nad państwowymi, rządowymi decyzjami administracyjnymi czy też transmisją wirusa. To będzie stąpanie, jak stąpanie po kruchym lodzie, który w każdej chwili może się załamać. Ja naprawdę trzymam kciuki, żeby ten sezon rozpoczął się tak, jak został zaplanowany, skończył się tak, jak został zaplanowany, a my, żebyśmy mogli przeżyć niezapomniane emocje. Widzieliśmy, jak misternie przygotowane plany przygotowań do sezonu powoli zamieniały się w improwizacje. Wstrzymane treningi, kwarantanny zawodników, odwoływane sparingi, ograniczenia w kontaktach zagranicznych. To wszystko bez wątpienia miało wpływ na poziom przygotowania zespołów i myślę, że ten, kto pierwszy zaadoptuje się do tych anomaliów, które wystąpiły podczas okresu przygotowawczego, ten zyska przewagę na starcie rozgrywek. Myślę, że pierwsze 2-3 kolejki dadzą nam odpowiedź, kto tak naprawdę skorzystał z przygotowań, a kto na nich straci, bo
jeśli chodzi o zespoły z dołu tabeli, to na pewno ich sparingi z zespołami z Kielc, Płocka czy Puław były wartościowe i dawały trenerom jakiś materiał poglądowy do tego, co należy skorygować, nad czym pracować. Natomiast w przypadku na przykład Wisły Płock już nie do końca, ponieważ jak do tej pory wszystkie sparingi rozegrała z drużynami bez wątpienia słabszymi od siebie. I tak naprawdę będzie to mała zagadka dla trenera, jak zespół zaprezentuje się w konfrontacji z drużyną, która prezentuje co najmniej taki poziom jak Orlen Wisła, czy z drużyną lepszą. To są na pewno znaki zapytania, które uczynią, że rywalizacja w Superlidze będzie z pewnością interesująca. Na papierze zespoły z Płocka i z Kielc są według mnie dalej najsilniejsze, ale nieodzowny w sporcie jest pierwiastek nieprzewidywalności, emocje, które rządzą podczas meczów i w tym upatruję pewne szanse. Marek Gabriel Wojciechowski zadał pytanie, co musi się wydarzyć, by takie zespoły jak Puławy, Zabrze, Opole czy też może Lubin dołączyły do grona niewalczących o trzecie miejsce czy też pierwszą piątkę, a o srebro i złoto. I pytam tym bardziej o sprawy pozafinansowe. Bardzo ciekawe pytanie. O ile w ataku trenerzy mają do dyspozycji zawodników o określonych parametrach fizycznych i o określonym wyszkoleniu technicznym i tutaj za wiele nie mogą powojować, to jednak w takich parametrach jak ograniczenie błędów własnych i podniesienie agresywności w obronie, to są elementy, które nie wymagają dużych nakładów finansowych i gdyby na tym skoncentrowali się trenerzy w walce z wielką dwójką, to myślę, że ich szanse znacznie by wzrosły. Jeśli przyjrzymy się statystykom zarówno Kielc i Płocka, to tak naprawdę te zespoły budują swoją przewagę bądź żywią się, mówiąc kolokwialnie, serią błędów, jaką popełniają jej przeciwnicy. Zwykle oglądamy mecze, że początek, pierwsze 15, czasami 20 minut jest fajny mecz, bramka za bramkę, aż w pewnym momencie kilka sekund, kilka minut i te zespoły odjeżdżają na 4-5 bramek, przejmują kontrolę nad meczem. Drugą połowę rozpoczynają od dwóch, trzech łatwych bramek i ni stąd, ni zowąd z wyrównanego meczu robi się duża przewaga. Dlatego same błędy w meczu nie są czymś nienormalnym, bo piłka ręczna to gra błędów, ale seria błędów w konfrontacji z takimi silnymi zespołami jak Płock czy Kielce to już jest zabójcze. Poza tym bardzo często słyszymy, że drużyna wygrała mecz agresywną obroną, że skuteczna obrona pozwoliła wygrać ten mecz. Co się naprawdę kryje za tym pojęciem agresywna obrona? Tu pozwolę sobie na małą dygresję. Męska piłka ręczna, jak sama nazwa mówi, uprawiają ją mężczyźni. A mężczyźni mają agresję zapisaną genetycznie. Oczywiście ich wolnym wyborem jest, czy w życiu tej agresji używają, czy nie. Sztuką trenera jest, żeby wyzwolić w grupie chłopaków, którzy grają w obronie, właśnie agresję i kontrolować ją inteligencją tych graczy. Dlatego, że no nie jest sztuką wyzwolić w zawodnikach agresję i wprowadzić na plac sześciu siepaczy, rembajów, którzy będą kosić wszystko, co się rusza. No to jest droga, która prowadzi donikąd, dlatego że tak grając, ci zawodnicy co najwyżej pograją 6 minut i zostaną wykluczeni z gry. Ale wyzwolenie takiej agresji, która spowoduje, że
zawodnik nie będzie miał bojaźni przed kontaktem. Będzie odważnie, głośno komunikował się z kolegami z drużyny, w ten sposób współpracując. Będzie przewidywał grę, będzie prowokował. Wreszcie będzie używał siły wtedy, kiedy to jest konieczne i bardziej bazował na szybkiej pracy na nogach niż na używaniu rąk. Wtedy w ręku trenera znajduje się bardzo silny oręż, który w konfrontacji z drużynami takimi jak Płock czy Kielce będzie miał szansę nawiązania walki, a być może przychylenia zwycięstwa na swoją korzyść. Co mnie razi w meczach Wielkiej Dwójki Kielc i Płocka z pozostałymi zespołami Superligi, to nie ma obrony. Tam w tych meczach nie ma głośnej komunikacji, a wiadomo, że krzyk jest pewną formą wywierania presji psychicznej na przeciwnika. I jeśli te drużyny słabsze wyjdą z nastawieniem głośnej komunikacji w obronie i przeciwnik słyszy, że ci ludzie ze sobą współpracują, słyszą przesuń, wyjdź, pokryj koło, zamknij, przerwij, to wszystko powoduje, że przeciwnik widzi, że ta obrona żyje i co najważniejsze, ta obrona nie czuje bojaźni przed atakiem. I teraz każde skuteczne zagranie w obronie powoduje, że drużyna zaczyna się budować, zaczyna wierzyć, że po drugiej stronie też są ludzie, z którymi można walczyć i z tej walki można wyjść zwycięsko. Dlatego ja sobie przypominam czasy, kiedy Wisła Płock balansowała między pierwszą a drugą ligą i w pewnym momencie trzech płockich trenerów, Suliński, Garbacki, Koziński, całkowicie zmienili system szkolenia w Płocku. Mianowicie mając tą wiedzę, że do dyspozycji są chłopcy tutaj z lokalnego rynku, którzy nie grzeszą warunkami fizycznymi i w konfrontacji z wielkimi, wtedy wielkimi ligi jak Śląsk, Wrocław, Wybrzeże, Hutnik, Pogoń, Zabrze, raczej wielkich szans by nie mieli, postawili na szkolenie zawodników przede wszystkim w obronie. Nauczyli ich walki i przeniesienia ciężaru gry z gry w ataku pozycyjnym do gry w obronie i grania z kontry. Nastąpiło odwrócenie ról. To niesilniejszy żywił się błędami słabszej Wisły, która grała w ataku pozycyjnym, tylko słabsza Wisła swoją grą w obronie wymuszała błędy silniejszego i zaczynała żywić się z tych błędów, które popełniała silniejsza drużyna. Mądrzejsi ode mnie stwierdzili, że tytuły zdobywa się obroną i ławką. Myślę, że z tej filozofii powinny czerpać zespoły, które chcą szukać swoich szans w konfrontacji z silniejszymi od siebie. Zwłaszcza na własnym terenie, bo gra na własnym boisku przy własnej publiczności, jeśli oczywiście będzie dane w tym sezonie grać przy własnej publiczności, to przede wszystkim silna obrona i kontra. Na własnej hali trzeba grać odważnie, na dużym ryzyku. Wtedy, nawet jeśli się przegra, kibice wybaczą porażkę, ale będą usatysfakcjonowani tym, że ich zespół podjął walkę z silniejszym od siebie. Czy zespoły z Zabrza, Opola, Puław mają już wystarczający potencjał, żeby móc realnie myśleć o zagrożeniu Wielkiej Dwójce Polskiej Superligi? Gdyby z Zabrza nie odszedł Szymon Syćko, gdyby z Opola nie odszedł Zembrzycki i Zieniewicz, to myślę, że te zespoły w tym sezonie grałyby na wyższym poziomie i rodziłaby się jakaś szansa. Natomiast te ubytki w mojej ocenie będzie bardzo trudno pokryć. Tym bardziej, że jeśli popatrzymy na te dwa zespoły, to zespół Zabrza
był raczej królem rundy zasadniczej i rozkładał się gdzieś w końcówce playoffach. Natomiast w Opolu było odwrotnie. Gang Kuptela w rundzie zasadniczej miał wahania formy, natomiast zespół był przygotowany na playoffy i w playoffach rzeczywiście walczył o podium. Z tej trójki wydaje mi się, że najciekawsze ruchy wykonały Puławy, dlatego że kadrę zasilili w dwa bardzo ważne ogniwa, mianowicie trenera Waltera i rozgrywającego Michała Jureckiego, którzy tak naprawdę nie czują bojaźni do Płocka i do Kielc. Trener Walter jest jedynym trenerem w polskiej lidze, który pokonał Kielce w czasie swojego pobytu w Płocku, jeśli dobrze pamiętam, 6 razy. Natomiast Michał Jurecki, wiadomo, grał w Kielcach i dla niego gra przeciwko Kielcom to nie jest żaden strach. Myślę, że jeśli oni tą swoją mentalnością zarażą pozostałych zawodników, to może wyjść z tego bardzo ciekawa kombinacja i trzymam kciuki, żeby tej konfrontacji Puław czy z Płockiem, czy z Kielcami doszło do jakichś niespodzianek, bo byłoby to na pewno z korzyścią dla polskiej piłki ręcznej, dla Superligi, najprawdopodobniej również dla reprezentacji Polski. W jaki sposób oceniać szanse zespołów walczących o podium Superligi? Dlaczego o jednym zespole mówi się, że jest lepszy od drugiego? W przypadku porównania, powiedzmy, Kielc z Piotrkowem Trybunalskim, z całym szacunkiem dla Piotrkowa, to jest oczywiste, czy Wisły z Mielcem, może powiedzmy z Lubinem, to jest też oczywiste. Natomiast porównanie już Kielc z Flensburgiem, czy Wisły z Nantes, to już nie jest takie proste. Ja swoją opinię opieram zawsze w oparciu o tak zwaną analizę kręgosłupa. Kręgosłup człowieka to oś, na której opiera się ciężar ciała i która odpowiada za prawidłową równowagę i prawidłową koordynację. Podobnie działa kręgosłup drużyny. To na nim opiera się ciężar drużyny i od niego zależy, czy drużyna prawidłowo funkcjonuje, czy w drużynie panuje równowaga. Silny i zdrowy kręgosłup to jest podstawa budowania drużyny w piłce ręcznej. I zwykle te drużyny, które mają ten silny i zdrowy kręgosłup, wychodzą zwycięsko w konfrontacji z zespołami, gdzie ten kręgosłup jest słabszy. Można mieć silniejsze połówki, można mieć silniejsze skrzydła, ale summa summarum to kręgosłup, na który składają się trzy pozycje: bramka, obrót i środek rozegrania, to te trzy pozycje determinują siłę zespołu. I poprzez analizę jakości zawodników grających na tych trzech pozycjach, przynajmniej ja opieram swoją opinię, który zespół jest lepszy, który jest słabszy. 9 klubów Superligi kontynuuje współpracę z dotychczasowymi szkoleniowcami. 5 klubów zdecydowało się na zmiany. Idąc za sugestią Maćka Kobylskiego, przyjrzę się dzisiaj tym klubom, które zdecydowały się na zmianę szkoleniowców. I tak Kwidzyn zdecydował się na zatrudnienie trenera Jaszki, który po bardzo dobrze wykonanej pracy w Lubinie postanowił powalczyć o trochę wyższe cele. Ja bardzo kibicuję trenerowi Jaszce, ponieważ jak patrzę na jego trenerską karierę, to on idzie bardzo rozsądną drogą. Przypomnę, że najpierw pracując w Kaliszu wprowadził ten zespół do Superligi, później z Kalisza przeniósł się do
etatowego superligowca Zagłębia Lubin i tam popracował z młodzieżą zgodnie z filozofią prezesa Kuleszy, który systematycznie od kilku lat stawia na młodych chłopaków. Pod wodzą trenera Jaszki ci młodzi chłopcy byli w zeszłym sezonie, można powiedzieć, rewelacją tych rozgrywek. No ale gdzieś ambicje trenera Jaszki sięgają wyżej niż tylko szkolić młodzież i przyjął wyzwanie z Kwidzyna, który to klub no jeszcze nie tak dawno był postrachem wszystkich najlepszych w lidze. Ostatnio trochę się nie wiodło i widać włodarze klubu postanowili zmienić ten stan rzeczy i postawić na trenera z ambicjami, jakim jest trener Jaszka. Kibicuję mu i mam nadzieję, że odmieni zespół Kwidzyna i nawiąże do tych najlepszych lat, kiedy wyjazd do Kwidzyna, czy generalnie spotkanie z Kwidzynem, to nie był łatwy i przyjemny mecz. W następnej kolejności mamy Lubin, z którego odszedł trener Jaszka i jego miejsce zastąpił asystent trener Hipner. Wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądne posunięcie, ponieważ trener Hipner jest znany z tego, że pracował w klubie od dosyć dawna z młodzieżą i w pierwszym zespole będzie kontynuował tą swoją pracę z młodzieżą, czyli ma odpowiednie podejście do młodych zawodników, wie w jaki sposób zadbać o ich rozwój i powiem szczerze, że z wielką uwagą będę przyglądał się, jak Lubin zaprezentuje się w tym sezonie pod wodzą młodego, niezwykle ambitnego trenera, który w tej chwili pracuje już na własne nazwisko. Do Kalisza zawitał trener Strząbała, trener, który po rocznej przerwie z powrotem wraca do Superligi. Trzeba pamiętać, że to Kwidzyn pod wodzą trenera Strząbały odzyskiwał już ten blask. Co prawda trener Strząbała tylko rok pracował tam, ale już było widać, że odcisnął swoje piętno na chłopakach z Kwidzyna, także mam nadzieję, że teraz również wykona podobną pracę w Kaliszu, tym bardziej, że widać, że ten zespół jest zbudowany na mieszance doświadczenia i młodości i biorąc pod uwagę, że trener Strząbała przez długi okres pracował w Kielcach, myślę, że w Kaliszu powstanie coś naprawdę ciekawego. Z Kalisza z kolei na południe Polski do Tarnowa powędrował Patryk Liwiesztrand i nie ukrywam, że będzie miał bardzo trudne zadanie. Tarnów walczy w tej chwili o to, żeby ugruntować swoją pozycję w Superlidze, żeby nie balansować między powiedzmy tymi miejscami spadkowymi, zagrożonymi spadkiem, a żeby raczej zadomowić się gdzieś w górnej części tabeli. Myślę, że to był dobry ruch, że trener, tak doświadczony trener jak Liliesztrand powinien ten zespół podnieść nieco, natomiast na pewno nie będzie to zadanie należące do tych łatwych. Ostatnim zespołem, który zdecydował się na zmianę szkoleniowca, to Puławy i tam przyszedł znany z polskiej ligi Lars Walter. Myślę, że to będzie dobry ruch prezesa Witaszka. Zresztą widać było już na turnieju w Mielcu, że ten zespół już zmienia swoje oblicze. W poprzednim sezonie widzieliśmy, że praktycznie bardzo dobrzy skrzydłowi, którzy byli w Puławach, byli niewiele wykorzystywani. Natomiast w tej chwili już od samego początku Puławy bardzo szybko biegają, dużo bramek zdobywają z kontry i myślę, że potrzeba jeszcze kilku miesięcy, żeby ten styl grania, który preferuje trener Walter,
zaadoptować drużynie z Puław. Jednego możemy być pewni, że na pewno Puławy będą grały szeroko. Kontynuując wątek Puław, to Maciek Kobylski zadał również pytanie dotyczące występów Puław w europejskich pucharach. Nie odważę się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sytuacja jest szalenie dynamiczna i już wkrótce COVID-19 może całkowicie sparaliżować podróżowanie po Europie. Jako pierwsi ten obowiązek kwarantanny wprowadzili Norwegowie. W ten sposób wyeliminowali Haslum z pucharów. Ciekawy jestem losu Elverum, mistrza Norwegii, który gra w Lidze Mistrzów. Teraz słyszymy, że również kwarantannę wprowadziła Słowenia, przez co drużyna z Kielc pojechała na mecze sparingowe na Węgry zamiast planowanego wyjazdu na Słowenię. Zatem podstawowe pytanie brzmi, co wydarzy się po wakacjach? Ile rządów krajów europejskich postanowi ponownie przywrócić obowiązek kwarantanny, a wystarczy, żeby zrobiła to Hiszpania, Niemcy, Francja i wszystkie rozgrywki europejskie zostaną skutecznie zablokowane. W związku z tym, panie Maćku, przepraszam, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj i trudno jest mi wróżyć z fusów. Musimy zaczekać i wkrótce dowiemy się, czy COVID-19 pozwoli grać w pucharach, czy też niestety będziemy musieli poczekać z tymi rozgrywkami jakiś czas dłużej. Powoli zbliżamy się do końca programu. Te pół godziny bardzo szybko minęło. Na koniec odpowiem na pytanie Darka Ciołka, które brzmiało: dlaczego w Płocku nie ma szkół ponadpodstawowych o kierunku piłki ręcznej z prawdziwego zdarzenia pod egidą SPR-u? Otóż, panie Darku, pewnie dlatego, że w Płocku funkcjonuje szkoła mistrzostwa sportowego o profilu piłki ręcznej. Krótko podsumowując nasz program. Jeśli w sezonie 2021 ma zostać skruszony ten beton, którym pokryte jest podium Mistrzostw Polski od ponad 10 lat, to myślę, że największą szansę będą miały Azoty Puławy. Inną kwestią jest, czy im się to uda, czy będą w stanie nawiązać walkę na miarę swojego potencjału. Na pewno zespoły z Zabrza i z Puław będą miały znakomitą okazję, żeby zaprezentować swoją wartość już za niespełna miesiąc w półfinałowych meczach Pucharu Polski. Mam nadzieję, że te mecze będą przed smakiem tego, co będzie na nas czekało w końcówce sezonu 2021. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Państwu za ten mile spędzony wieczór. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień ponownie o godzinie 20. Dobranoc Państwu.